Witam serdecznie z tej strony Zajber, a to jest kolejna odsłona Vape Haven. Dzisiaj wrzucimy na ruszt Dark Bara, czyli kolejny test. Ostatnio była cola, tym razem to będzie Blue Raz Lemonade, czyli lemoniada z niebieskiej maliny. Brzmi ciekawie. Standardowo 20 mg łamane mililitrów, 700 zaciągnięć, bateria 550 mA, pojemność 2 ml. Brzmi ciekawie. Na samym początku, nim przejdę już do testowania, powiem o swoich odczuciach z coli. I tutaj niestety to nie będzie przyjemne, ponieważ w ubiegłym tygodniu jakoś, to był weekend mniej więcej, zacząłem testować tą colę i faktycznie pierwsze odczucie było fenomenalne przez dłuższy czas, aczkolwiek wydaje mi się, że coś było chyba z nim nie tak. Nie wiem, czy to seryjnie po prostu się jakiś pacjent trafił, czy o co chodzi. Więc mam nadzieję, że tutaj jakieś swoje opinie też zamieścicie na przykład w komentarzach. Ale przejdę do rzeczy. Meritum jest takie, że nie wydaje mi się, żeby to było 700 zaciągnięć. Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy to było 500 zaciągnięć. I bateria padła, przypo. Kolejna sprawa, już pod koniec zaczęło zajeżdżać przypaloną grzałką, co było bardzo niepokojące. Mam nadzieję, że to było jednorazowe, że po prostu jakiś taki model mi się trafił, chyba że gdzieś tym pacnęłem o coś, ale nie wydaje mi się i z drugiej strony to powinno być właśnie takie typowo do włożenia w kieszeń. Więc za przeproszeniem, nie powinno być delikutaśne. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Niebieska malina lemoniada. Sound testi. 35 zł, więc cena bardzo przystępna. Tak samo jak w tamtym przypadku. Ładna folijka, nie taka przezroczysta standardowo. Standardowo również dolna nakładka została. Zapach całkiem spoko, więc nieźle. Nieźle. No dobra. Testujemy. Dobra, czyli tak, smak jest bardzo przyjemny. Tak jak w przypadku coli jest bardzo wyrazisty, rozchodzi się, to jest bardzo płynny i pełny smak, więc rozchodzi się po kubkach smakowych w jamie ustnej. Fajne jest przenikanie, bo na początku odczuwa się w przedniej części jamy ustnej i dopiero z czasem ona rozchodzi się na te dalsze kubki smakowe. Jest to bardzo przyjemne. Bardzo fajny smak. Powiem szczerze, z chęcią bym sprawdził jakiś longfill z takim smakiem. Plusem tych jednorazówek jest fakt, że te smaki są mega wyraziste. Dobrze nasączona jest ta wata. Jedyne, co mnie ciekawi, czy ten problem, który miałem z kolą, wystąpi też tutaj. W przyszłym tygodniu będziemy testowali kolejny Dark Bar, solankę od VapeTechu i wtedy też wypowiem się, czy coś niepokojącego się wydarzyło. Póki co powiem szczerze tak. Smak fenomenalny, pełny, jest zarąbiste. No dobra. Czyli tak, pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Zobaczymy, co będzie później. Póki co oczywiście żegnam się, pozdrawiam. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i oczywiście muszę przypomnieć, że w adnotacji będzie możliwość zostawienia napiwku bądź wsparcia kanału. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hello!